Mam już na koncie sporo filmów na temat twierdzeń o wartości średniej i o samej wartości średniej. Tutaj przypomnimy sobie najpierw twierdzenie o wartości średniej dla rachunku różniczkowego, a potem pokażę, jak to się wiąże z twierdzeniem o wartości średniej dla rachunku całkowego. I dobrze, zobaczyli, że to wszystko jest ze sobą powiązane. Czyli przypomnij sobie twierdzenie o wartości w skrócie napiszę średniej, wartości średniej to dla rachunku różniczkowego ma taką postać, że jeżeli f to jest jakaś funkcja ciągła, ciągła na przedziale domkniętym od a do b, w dodatku jest różniczkowalna, czyli są dwa warunki. Jest różniczkowalna, to jest ten drugi warunek. No różniczkowalna może być tylko na wnętrzu tego przedziału, czyli na takim przedziale bez końców. No to, jeżeli spełnione są te dwa założenia, to wtedy teza tego twierdzenia mówi, że wtedy istnieje. Istnieje taki punkt C wewnątrz tego przedziału, wewnątrz, czyli taki, że taki, że leży pomiędzy punktami A i B oraz. Spełniony jest taki warunek, że wartość pochodnej w tym punkcie c, funkcji f, jest równa nachyleniu siecznej, która przechodzi przez te punkty, które odpowiadają końcom przedziałów. Czyli jak podzielimy różnicę wartości funkcji na końcach przedziałów przez różnicę argumentów, no to będziemy mieli nachylenie siecznej. I to jest równe pochodnej w jakimś punkcie pośrednim c. Dobrze, no to tutaj, żeby. Lepiej sobie wyobrazić, o co chodzi w tym twierdzeniu. To ja może narysuję tutaj rysunek, żeby to zilustrować. Jeśli się mówi o siecznej, to dobrze jest narysować tę sieczną. Mamy punkt A, punkt B. I teraz powiedzmy, że wykres naszej funkcji przebiega jakoś tak. Czyli wartość funkcji w tym punkcie to jest tyle. Wartość funkcji w tym punkcie B to jest tyle. I teraz mogę narysować sieczną, która będzie przez te dwa punkty przechodziła. Ona będzie wyglądała mniej więcej tak. O, powiedzmy jakoś tak. No i teraz nachylenie tej siecznej. No to jest różnica wartości funkcji, czyli to jest taki odcinek. O, to jest długość takiego odcinka. To jest licznik mojego ułamka. Podzielone przez mianownik mojego ułamka, czyli długość tego odcinka tutaj, odtąd dotąd. No i to jest nachylenie tej siecznej. No i to twierdzenie mówi, że może wezmę inny kolor, że ta sieczna ma takie nachylenie jak, jak styczna do wykresu funkcji w jakimś punkcie. No powiedzmy, że w tym punkcie. To wygląda tak, że ta styczna w tym punkcie będzie mniej więcej równoległa, no ale może być też jakiś inny punkt. Na przykład tutaj też mamy taki punkt. Tych punktów może być więcej. No wiadomo, że jest co najmniej jeden taki punkt, gdzie, gdzie styczna ma takie samo nachylenie jak sieczna przechodząca przez, przez te skrajne punkty. Tyle nam mówi twierdzenie o wartości średniej dla rachunku różniczkowego. No i teraz przypomnijmy sobie z ostatniego filmu, jaka jest definicja, definicja wartości średniej za pomocą całki: że wartość średnia funkcji jakiejś funkcji g, jakiejś innej funkcji. g to jest jakaś funkcja, jej wartość średnia jest zdefiniowana w ten sposób, że to jest 1 przez b minus a razy całka od a do b z tej funkcji g od x, dx, po tym przedziale od a do b. No i tutaj wygląda to trochę podobnie, no bo mianownik mamy taki sam, b minus a, tutaj też jest b minus a. No teraz pytanie, czy jest jakiś związek między tym, co tutaj mamy w liczniku, a, a tą całką. No i zachęcam cię, wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie zastanowić się, jak można by... To wyraźnie tutaj zapisać w sposób podobny do tego, co tutaj mamy. No właśnie, jak to zrobić? No można to zrobić w taki sposób. Różnica f od b minus f od a, to mogę to zapisać w ten sposób, że to jest, że to jest całka, że to jest całka od a do b z pochodnej funkcji f, f' od x do x. No bo to jest jasne, jeżeli całkuję funkcję f'. No to to będą wartości funkcji pierwotnej, czyli f na końcach przedziału. Różnica tych wartości na końcach przedziału. No i to wszystko jest jeszcze oczywiście podzielone przez b minus a. Czyli widzimy, że dostajemy wyrażenie bardzo podobne do tego, które tutaj mamy. Czyli widzimy, że to jest to samo tutaj po prawej stronie, jeżeli tylko zauważymy, że, że ta funkcja g od x to jest po prostu f' od x. Jeżeli Dokonamy takiego utożsamienia, że g od x f prime od x, no to te prawe strony tutaj stają się tym samym. No więc widzimy, że to, co tutaj nam mówi to twierdzenie, to że istnieje jakiś punkt, w którym ta funkcja g przyjmuje tę wartość, jaką tutaj mamy. No właśnie, czyli możemy sformułować teraz twierdzenie o wartości średniej dla rachunku całkowego. Może sobie zrobimy trochę więcej miejsca. I to twierdzenie powie nam tyle, że dla tej funkcji g możemy napisać, że istnieje taki punkt c, w którym ona przyjmuje tę wartość 1 przez b minus a razy całka od a do b z g od x dx. Ja właściwie to przepisałem, no i to powiemy sobie, że to jest twierdzenie o wartości średniej wartości średniej, już napiszę w skrócie, dla rachunku całkowego. Dla rachunku całkowego. Czyli inaczej, całkowe twierdzenia wartości średniej. I ona mówi tyle, że jeżeli G jest funkcją ciągłą, czyli G jest ciągła, jest ciągła na przedziale od A do B, wtedy Istnieje, istnieje punkt C, taki, punkt C, no powiedzmy, że yy, który należy do tego przedziału od A do B. Od A do B, taki, że taki, że g, od C jest równe wartości średniej tej funkcji. Czyli to twierdzenie mówi nam, że istnieje jakiś punkt C, w którym ta wartość średnia, istnieje ten punkt C tutaj, w którym ta wartość średnia jest przyjmowana. Czyli ta wartość średnia jest przyjmowana w jakimś punkcie wewnątrz tego przedziału. No dobrze, no to może znowu, żeby lepiej zrozumieć o co chodzi, to może narysujemy sobie wykres. Zrobię tutaj. Troszkę miejsca i zrobimy sobie jeszcze jeden wykres. Czyli mamy oś Y, mamy oś X, no i teraz tutaj mamy jakąś funkcję G, no, która jakiś tam ma przebieg, powiedzmy taki, i tutaj mamy przedział od A do B. To jest jakaś dowolna funkcja. Tutaj wcześniej korzystaliśmy, że to jest z tego, że że to jest pochodna jakiejś funkcji, ale oczywiście tutaj już możemy teraz oderwać się od, od tego wyprowadzenia, które było wcześniej i mamy tutaj po prostu sformułowanie tego twierdzenia widoczne na ekranie, że jeżeli mamy funkcję ciągłą, która jest określona na przedziale AB, no to istnieje taki punkt C, w którym ona przyjmuje tę swoją wartość średnią. No właśnie, no i teraz wiemy już, jak obliczyć wartość średnią, bo to już było w wielu filmach tutaj robione, czyli powiedzmy, że wartość średnia tej funkcji jest równa tyle, że tyle jest równa wartość średnia tej funkcji. Tutaj mamy wartość średnią. No I to twierdzenie mówi, że istnieje taki punkt C. No i widać, gdzie on jest, ten punkt na, w przypadku tej funkcji. On jest w tym miejscu, taki punkt C, w którym ta wartość średnia jest przyjmowana. Znaczy, że wartość tej funkcji G w punkcie C jest równa wartości średniej. No i dla funkcji ciągłej, że tak jest, to jest dosyć oczywiste. No ale tutaj w tym filmie pokazałem, jaki jest związek między tym twierdzeniem. A tym twierdzeniem o wartości średniej do rachunku różniczkowego, które było w którymś z poprzednich filmów sumowane, że jeżeli mamy funkcję ciągłą i różniczkowalną na jakimś przedziale, to istnieje taki punkt C, w którym wartość pochodnej jest równa nachyleniu siecznej przechodzącej przez te skrajne punkty tutaj na końcach przedziału. Widzimy, że oba te twierdzenia są ze sobą ściśle związane i można łatwo jedno z drugiego wyprowadzić.